i to. Bo ja, słuchajcie, bo to, że ja w taksówce zostałem przez was znaleziony, nie znaczy, że jestem taksówkarzem, ja, proszę państwa. Ja generalnie szukam fajnego materiału na film akcji. Jakbyście chcieli, to moglibyście zostać znanymi aktorami. Może bym coś nagrał tutaj z tej akcji, co? To pan reżyser, pamiętam pan. To napiszesz scenariusz na podstawie naszego napadu. No właśnie, ale to najlepiej by było już od razu naturalne reakcje policjantów nagrywać, a nie podstawionych aktorów. Ja bym po prostu, ja bym podpowiadać na uszko na przykład, jak powinniście gadać z nimi, czy coś, to wiesz. Tak, żeby to kurwa było tak elegancko. Chyba, że jesteś od kogoś, no to cię puścimy, jak znamy tę osobę. Ale to najpierw musielibyśmy poznać wasze osoby. Od kogo wy jesteście? My pytamy o was, o to, a nie by nas. Ale co, od kogo my jesteśmy, no nie? A to pan tutaj reżyser pierwsze pytanie zadał, pytanie na pytanie się nie odpowiada. Mm-hmm. No ale kurwa, ty jesteś zakuty, ty jesteś porwany, no. My nie musimy na nic odpowiadać. No wiesz, uważaj, bo oni są niebezpieczni, wiesz? Kurwa. Ja wiem, boję się. Przed chwilą jeden dostał kulę pod komendą. Co? Zabiliście człowieka? Aha, no, ja ty jesteś super zabawny, super, ale powiem wam, tacy młodzi, kurde, wysportowani, zabawni, wy musicie takie rzeczy robić, naprawdę. Dobra, jedziesz teraz na górnika. No. Kariera przed wami stoi otworem, mówię wam, w filmie, na estradzie. Może odpierdolimy tego taksówkarza, kurwa już. A, to się dobrze składa, bo tu takiego nie ma żadnego. Proszę pana, no spokojnie, dojedziemy, zrobimy ten napad, wszystko pójdzie dobrze. Zresztą policja na pewno przyjedzie na napad, bo ja już zadzwoniłem, także spokojnie. Jak zadzwoniłeś? No tak przez... normalnie, łokciem. Dobra, to gdzie go odwalam? Kurwa, żartowałem, panowie, myślałem, że jak zażartowaliście wy, to ja i ja mogę, no. No nie ma tym nikogo. No długa ale długa trasa jest, to sobie przynajmniej pożartujemy, no. Dobra. Kurwa, to pomóż mi znaleźć zakładnika, to będzie dobrze. No kurwa, gdybym nie miał rąk skutych, bym zadzwonił po kogoś, pomagać? No ale niestety. No. Dobra, dawaj tego. Kto jest? A, to jest Jurek. Jurka nie. Jurek, spierdalaj! Ja pierdolę. No bo Jurka nie będziecie, kurde, okradać, weźcie. Dobra, nie wiem. Jedziemy na paletę, czy gdzie? Policjant udar, a pod komendę to nie. Ty, czekajcie, tam był jeden gościu pod komendą się wracał. Tutaj. Tam weźmiecie gościa. Nie, do dwóch do samochodów wsiadało, oprócz policjantów było. Dobra, jeźdź na pole, to pewnie na motoru będą. Cholera, no w biały dzień człowiek się chciał wody napić, kupić w sklepie, a tu nagle... Już nie będzie nam zaraz potrzebna, bo ja zaraz się przekręcę bez wody. Jak się przekręcisz? No nie, organizm ludzki składa się z 75% wody. Ja właśnie w tym momencie tracę wodę ze stresu, pocę się. A i nie wiem od kogo ten samochód, ale też chyba tapicerka się przyda, bo trochę ze strachu popuściłem. Będziecie musieli nie troszkę wiem, umyć. Od tej Basi. Panowie, a jaki jest dzień dzisiaj, niedziela? Wtorek. A to dobrze, bo jakby była niedziela, to jeszcze byśmy pojechali na sklep, który byłby zamknięty. Pan bardzo dobrze kieruje, pan bardzo dobrym kierowcą jest. Ja bym panu dał rolę w takim filmie właśnie. Jak taksówkarz, taksi. Oglądał pan od takiego francuski film? A tam tak jeździł, tak, takim super. Ja bym pana obsadził w takiej roli. Kurde, takiego rajdowca jak pan. A ile bym zarobił? No właśnie, zdjęcia są takie, że na przykład godzinka zdjęć, no nie wiem ile pan w godzinę zarobi, nie?
Ale godzinka zdjęć i parę tysięcy ładnych, a jak się pan postara, to i powyżej 10. Tam parę ujęć, tam... O, tylko kaskaderską żyłkę musi pan mieć w sobie, taką kaskadera, że pan się nie będzie bał tam, kurde, zwichnąć rękę, nogę, wie pan, na motocyklu poskakać w trochę. Chyba strajkuje. Kurwa, martwa wyspa. Proszę pana, bo w tym momencie... A, bo widzi pan, tak się złożyło, że dzisiaj jest barburka, no to górnicy niestety mają święto, no nie zjeżdżają na dół. Także też jakby coś polecam patrzeć generalnie na kalendarz. A co takie rozgadane jesteś? No bo ja chcę z wami pogadać, no co tak będziemy w ciszy jechać, jak nie wiem, jak na pogrzeb. No już od 20 minut tutaj jeżdżę z panami. No widzisz. Nie wiem, wcześniej jakoś nie było problemu, świadomie, że się znalazłem teraz, kurde. Spoko, ty masz godzinowo płacone to. To ci doliczą. A mogę się was coś zapytać? Powiedzcie mi, bo jedziecie na bank czy na sklep? No, ratusz. No dobra, nieważne na co, ale powiedzcie mi, jak macie dwóch zakładników, nie? To po co wam jest kurwa trzeci? Chyba chcę pieniędzy więcej zgarnąć, wie pan. Tylko po pieniądze za jedne, chodzi? Za takiego jak ty dostajemy 15 tysięcy. Na pewno. Za mnie to policja nie ma takich pieniędzy, to w sumie nie wiem. Możecie mi już to odstawić, bo ich nie stać. No to jak ci nie będą chcieli dać, to dostajesz kulę, no. Ale co? Za jaką kulę? Zaraz! Jaką kulę ja dostanę? No zobaczysz. No nie no. 6 zakładników, 4 razy 15, no to 60 tysięcy. Ale to kurwa... Co to kurwa było? Co strzelasz, ty? Weź go zakrebluj, bo go wywiozę, kurwa, przysięgu. To jest... Zara. Co on kurwa jechał? No zaraz uschnę, naprawdę. O chuj. O kurwa, macie problem panowie chyba. Kurwa, łapy. Aś, kurwa no. Dobra, jedziemy. No to. Ja już obiecuję, że już nie będę tyle gadał. Ale ja w ogóle nie chcę... Ja miałem już pomysł, żeby uciec. Chciałem z tym gościem, z tym siwym chciałem... Z tym siwym chciałem powiedzieć, że... Żeby wykorzystać ten moment, jak oni nie zamknęli samochodu i chcieliśmy uciec po prostu, nie? No bo, jak, bo tutaj jest tak, że jak się ma zakute ręce, to można uciekać. Można chodzić. Chcieliśmy wydupić do rowu, ale oni... Szkoda, że zbyt krótka była ta... Jak to szczęście przynajmniej, że jesteśmy przez profesjonalną mafię tutaj uprowadzeni, bo... Dobra, jest wylewiony ten... Teraz chuj, to weźmiemy 45 koła, no. No. Weźmiemy 45, to akurat na czwórkę nas 45 to po 12, 11. No to akurat będzie. No, to podacie 11 mi i ja w sumie będzie git. Nie no, bo... No dobra, dychę do równości, wy będziecie więcej mieli, bo wyście są tu mózgiem tej operacji. Dobra, możemy tam zrobić sklep z ciuchami. O! Ja bym Guciego tak się ubrał, koszulę. O, Guciego? Może off-white jakiegoś? Nie mierz do mnie, spokojnie. Bardzo się stresuję. Już raz popuściłem. Ja patrzę, że bambusy za nami jadą. A co to byli za marynarze? No jeden z nich kulkę dostał. O chuj. No bambusy, nie słyszał pan. Dostałem gołąbeczka. Tak,
Jak wam puszę, to już wiadomo. Pierdolnie się złapie. Ej, ale ja teraz zrobię fej RP, jak będę jadł gołąbka, jak mam zakute ręce. To... Chciałbym być... Czekamy jakichś lamusów. O, tak słoneczka i wolny. Kurwa, martwy leży? Trzeba mu pomóc, panowie! Halo! Panie! Halo! Kurwa, nie, słyszał! Buda. Mówił coś! Udar. Daj na hotel, zobacz. A jesteście... Wiecie co? Na ludzkie nieszczęście w ogóle nie wrażli... O kurwa, ty! Żeby panu podziękować. Zostawcie go, on śpi, kurwa. No to niech staje, jebany, no. No i będziesz czekał, kurwa, 10 minut, to w tym czasie policja już się zjawi, albo kto inny zobaczy. Zajebać mu czy nie? No kurwa, śpi, zostawcie go, chodźcie, jedziemy dalej. Dobra, weź, pilnuj się, swą rzeczy. Pierdolę. Chyba muszę spierdolić z tego auta, bo nie wytrzymam. No i będą kurwa na Afkera kampić teraz. No to jest chujowe zachowanie. Totalna amatorka, prawie pan. Chyba stąd spierdala mnie, bo policja już jedzie. O, mannequin challenge. Dobra, tu działa. Będą brać taksówkarzy i tych, i afkerów. Tam ktoś biegł, a to chyba locals. Ja pierdolę. Zobacz mu salon samochodowy. Bo ja mówię, ja mogę brać w tym napadzie udział, nie? Jako zakład, ja mogę nawet się dużo bardziej, dużo lepiej zachowywać, że się będę bał o swoje życie. Tylko ja nie czuję powagi sytuacji, bo... Oni od 20 minut mnie wożą i oni kurwa czegoś szukają i nie wiedzą czego. Na wytopkę. A jak ja mam się załować i grać takiego przerażonego, jak oni nie są w ogóle poważni w tym co robią? Ja pierdolę. No dawaj pod kurwa, nie wiem. Dobra, robimy, podejść pod tego typa jeszcze raz, jak go nie będzie to w bójkę chyba zrobimy. No nie wiem. Tak. Nie mogę się w ogóle nie odzywać. Ten siwy najlepiej robi, prawie nic nie gada, bo on z nimi już pół godziny jeździ. Gościu. Gościu. Panowie, to jak kolega tu poszedł do tyłu i tak siedzi, to zajebiście wygląda. Ja mógłbym, rozkujcie mnie, ja bym nagrał taką scenę, jak tak jedziecie. I cyk. Halo, pan się zatrzyma. Kurwa, 100 na godzinę? Zatrzymaj się, człowieku. Kurwa, to lokal. Kurwa. Jak lokal? Ale świetnie to wygląda, to super to wygląda, panie. To super aktorsko, ja bym nagrał. Kurwa, łysy. No dobra, łysy się przyda. Dobra, łysy łapy. Kurwa, łysy śpi, ja pierdolę. No śpi? Nie wiem. Panowie. Dobra, oni i tak za dużo. A nie mam. Dalej wyjdziemy auto do wody. Łysy. A ja tak chciałem się zapytać, czy nie ma w zapisie rządowym maksymalna długość trwania uprowadzenia, bo to jest niezdrowe. Nie ma. A. Dobra. No i co wy, kurwa, ja teraz zajęty jestem. To? Kurwa, łysy. I co wy, kurwa, ja zajęty tak jestem. Chuj, jedziemy we dwójkę na sklep, dawaj. Dobra, co i tam, na ciu Holanda i idziemy. On jest zajęty, więc nie może iść na napad, na. No niestety, no co zrobimy, no.
No co zrobisz? Panowie. Tu jakiś wypadeczek. O kurwa, bardzo zajebiście. Manekina mam, nie mogę wysiąść. Najważniejsze... Nie no, spokojnie, najważniejsze to nie. Cicho podjechać. Nie mogę, trzeba, ale pasy mam rozpięte. Tora? Słuchajcie, możemy się dogadać tak. Wyjdźcie, znajdźcie inny samochód. No idźcie, znajdźcie. A tutaj poczekamy, albo razem pójdziemy, tylko musimy kurwa rozkuć, bo to tak wygląda jakby... Ale on wyjść nie może, o to chodzi. Nie może? Nie. Chuj. Ale kierowca czy pasażer? No pasażer. Pasażer. To da się zrobić. Tylko ty dobra, wyjdziesz, a i on wyjdź, odepnij. Mówiłem szuf, miał się szuf tam. No i weź tam szufluj. No weź spróbuj. Tam szufli i pasy przede wszystkim. A pasy masz ja tam... Ja się kurwa, ale ja się kurwa odpiąć nie mogę nawet, czaisz o co chodzi? A dobra, ja wiem, słuchajcie, ja godzinę temu też takie miałem odchyły i niestety tylko pomógł wyjazd i wjazd. No to wiemy co zrobimy. Będziesz siedział w aucie, ja sam z nim zrobię na pewno. A ty będziesz już czekał. Chuj tam, może rozumiem. Ta. Ale słuchaj, ja ci tylko coś podpowiem, bo ja taki film kręciłem kiedyś i... Jak tak zrobicie, jak mówicie, to przecież go kurwa zgarną od razu z tego samochodu. To już się pożegnamy z nim. No ale to nie jest nasza wina, że wyspa ma wylew. No, dobra. No to trzeba coś kręcić z tego gówna, jakiś bat ukręcić, no. To jest... Która jest godzina w ogóle? Chwilę. Dobra, chuj, tam policja obok napad robią. Super, to weź ich i wejdźcie do sklepu, ja napiszę na... No dawaj, wyłaź się. To żeby nie kurwa, nie mierz do mnie, przecież oni z daleka zobaczą. No i chuj, i tak tu muszę przychodzić. Wysiadaj, Dawaj. Łapy ci poprawią tutaj. Spokojnie. Ja już te łapy tu już... Momencik. Drutem kolczastym tutaj obwiążę jeszcze, żeby się nie wiercił. Ty temu też. Dobra, git. Stoję, spokojnie. Słuchaj, bo ja bym to kurwa, to by do filmu, weź tak klęknij też. Będzie poważniej wyglądać, uratujemy im ten napad. Tak, no dobra. O. O, dokładnie. Tutaj zakuty jestem, to nie mogę tak rąk za głowę. O. Ej, oni chyba się nie skopnęli, kurwa, że napad jest w ogóle. No to dobra, nasza, nie? O, ale się najebałem. Podjechał. Ratunku! Pomocy, halo! Pomocy! Oni chcą nas zastrzelić! Panie policjancie! Spokojnie, nic nie róbcie głupiego! Ja im kurwa...
Brawurowa akcja. Cholera, ale mi sucho. Policja ma was w piździe chyba. To co? Który pierwszy leci na odstrzał? Dlaczego na odstrzał? Przecież stoją. Ale żaden negocjator nie podszedł, to co? Mają problemy może wyspowe. Może właśnie na niego ratunku! Czekają. Ratunku! Pomocy, panie policjancie! Kurwa, panowie, taki gorąc, 40 stopni, ja w garniturze. Jeszcze się napić nie można, kurna, no. No. Jak nam panowie wody nie dadzą, to zaraz sami tu zdechniemy. Spokojnie, nie róbcie nic głupiego, bo oni nas zastrzelą. Co żeś ma? Pomocy, panie policjacie. Sobie struny poprawi, bo nie słyszę nic. Halo, halo, tro? O, już słyszę. Dobra, git. Za jednego chcemy zakładnika wolny przejazd całkiem. Mhm. Za drugiego chcemy 15 tysięcy. No to przejazd bez problemu. Dam zakładnika, mogę zaoferować 8. O kurwa, tyle jestem warty? To jest znany reżyser znany jest na wyspie. Ja nie znam. Kurwa. No bez no jaj, bo nie kurwa, człowiek. Które, dobra, które kolano dla zakładnika? Nie, zostaw mnie, strzelisz go. Nie mierz do mnie. Kurwa, 15 na zewnątrz jest, ośmiu policjantów, nie wiem. Panowie, poddajcie się, zobaczcie. Poddajcie się, widzicie ilu jest. Mamy dwóch zakładników, no. No i mówię, jeżeli któremuś spadnie włos z głowy, no to wam też. Dobra, słuchaj. To 15 tysięcy. Ja nie mam włosów, to jest peruka po pierwsze, słuchaj. To peruka ci spadnie. Mówię, za jednego wolny przejazd, za drugiego 15 tysięcy. I tak mieliśmy mieć jeszcze czterech więcej i za każdego po 15. I tak macie... 10 od razu. Są ci cztery. Kurwa... A! 12, no. Panie policjancie, niech pan uważa, oni są profesjonalni. Naprawdę, proszę się z nimi nie targować. Ja bo też jestem 14. Profesjonalist. No. Spotkałem się po środku 13. 13. Ale kurwa, wy się targujecie o moje życie! Zgadzam się na 13. No ja dobra, 13,5 może. Panie policjancie, niech pan nas stąd wyciągnie. Wiadomo, wolny przejazd, całkiem no wolny tak. Przejazd, a nie że jakieś kurwa kolczatki za 5 metrów. Nie, nie, nic nie będzie. No, no i dobra. Przez a szybkę mogę wejść do środka? Czy... Dobra. Ta, no to wejdź. Masz od razu przy sobie? Dobra, git. No teraz prosiłbym, żebyście wypuścili tego pana reżysera całego. Dobra, reżyser... dwóch od razu wychodzicie. Od razu wychodzicie, no. Jak my wychodzimy, oni ich zapierdolą, bo oni nie znają tego numeru. To siwy. Wypierdalasz. Sekunda, no nie mogę się podnieść. Oni ich zapierdolą. Kurwa. Ja kurwa wiem, co oni zrobią. Patrzcie, ja normalnie akcję aż kurwa nagram. Patrzcie teraz, co się wydarzy. Dolejemy cały czas. Z samochodu celuje do zakładnika z samochodu. No chyba kurwa nie. Co jest kurwa? No co, ruszacie? Ja dobra, ma auto, ma manekino. Co, przecież siedzicie w środku. No ale jest silnik odpalony, a nie da się tam. Dobra, wysiądź na chwilę. Nie da się. Panowie, wstrzymujemy akcję. Nie możecie wysiąść? Kurwa. Ja was wyciągnę, no, czekajcie. Mogę. Bo już wysiądźcie. No dobra, jest. Ale akcja, wie pan. Pokaż. Ja pierdolę. Totalna profesja. Dobrze, że nie zabrałem kamery, wie pan, bo kurwa bym tylko zmarnował baterię. O. Jeszcze pan czas by zmarnował. Cholera, co oni jeszcze robią? Jestem ciekaw, czy ktokolwiek z nami zostanie. Dobra, panowie zakładnicy, jak się czujecie? Wszystko w porządku? No, tak, wszystko w porządku. Jest, tylko taki kac troszkę moralny pozostał. Żadnego uszczerbku na zdrowiu, nikt nic nie... Znaczy ja... Panie policjanci. Nie, no na szczęście tak, tutaj... profesjonalistach. Nie, oni... Ale chcieli nas zapierdolić.
Powiem tak. Szukali jeszcze kolejnych zakładników, chyba dwóch. Po jakichś polach jeździli, nie wiem, po jakichś wertepach. No i nas tylko wzięli, panie też. Kurwa. 40 minut się nasiedzieliśmy, już dostałem od leżyn prawie na dupie. Kurwa, tragedia jakaś tam. Przepraszam, pan w imieniu. Ale co przepraszam, no trzeba ich złapać teraz tam, kurwa. Musicie ich złapać, bo wiesz, skurczybyki jeżdżą. Tak nie może być. Są sami profesjonaliści, naszym szeryfowi, także daleko nie uciekną. No, mam nadzieję. Zapłacą. No, siedzieć, także spokojnie, panowie, naprawdę. Dobrze, może trochę rutynowej rzeczy tym razem. Prosiłbym panów o dokumenty, może najpierw pana tutaj w tym szarym odzieniu. Jasne. Proszę bardzo. Jeszcze sekundkę, tylko sobie pana spiszę. Lorenz Lumpur, proszę pana, jak to się stało jeszcze raz, że tutaj pan się znalazł w tej sytuacji zakładniczej? Wie pan, stałem sobie w sklepie, wybierałem sobie, szukałem jakiejś dobrej bułki. Nagle patrzę, dwóch zamaskowanych mężczyzn wbiega do sklepu i każe mi ręce podnieść. No to ja podnoszę. I wie pan, od, nie wiem, może godziny już, globalnej takiej, no jeżdżę z nimi. Nie mieli co zrobić, szukali innych. Od godziny, że znalazli. Tak, od godziny globalnej, panie policjancie. Zabrali pan od razu telefon? Nie był pan w stanie jakkolwiek... Nie, nie zabrali telefonu, służb? Proszę pana, to była totalna profeska, można powiedzieć. Czyli zaraz, chwileczkę, jeżeli z panem godzinę jako porwanym i nie zgłosił pan tego, mimo iż posiadał pan telefon? Zakute ręce miał, no. Gdzieś... Zakute ręce. Zdążył pan nawet wcisnąć siekier 112 na szybko, nie udało się, zaraz pana cepnęli, jak rozumiem, tak? No, w szczepie stałem, pan złapali mnie tam od razu. Jak bułeczkę te wybierałem. Kurczę, przerąbana sprawa. No a on jeszcze ma, zobacz, taki prochowiec, kurwa. To on pewnie ten telefon pod tym płaszczem schował, to nie jest tak łatwo tam sobie. Właśnie. O. Jeszcze trzeba tutaj kieszonkę odsunąć. Dzienie nie za bardzo wskazujące na łatwe ucieczki, tudzież poszukiwanie jakichś rzeczy w własnym zakresie. Trzeba było się urodzić bez kciuka, to byśmy mogli dzwonić. A tak, to niestety mamy 5 palców u ręki, to... W kajdankach ciężko. Dobrze, proszę pana, jeszcze tylko jedna rutynowa czynność. Proszę odwrócić się, podnieść ręce do góry, ja pana przeszukam szybko. W porządku. No. Rozumiem, że licencję pan ma na pistolet, tak? Tak, tak, licencja jest. Pokazać. Dobra, jestem, sprawa. Wierzę pan, wygląda pan na wiarygodnego osobnika. Proszę opuścić ręce, dziękuję za współpracę. Dziękuję. Proszę jeszcze chwilkę zaczekać. Tutaj przeszukuję zakładnika? Nie. Tak, przeszukuję, bo. Panowie się nie znacie, rozumiem, tak? Jesteście obcy zupełnie do siebie? Okej, okay, dobrze, w takim traumatycznym przeżyciu to zupełnie się zbliżycie. Wie pan co, no. Nie, nie chodzi na to jakieś, wie pan, stosunki bliższe, że tak powiem, ale normalnie przyjacielskie. Pan Diego Lares. Tak. No to u mnie była sytuacja taka, że ja sobie wziąłem taksóweczkę od nas. Dziękuję. I mówię, pojadę do tego. Pojadę sobie do Sandy, może ktoś chętny. No i sobie siedzę elegancko w taksówce, słucham radyjka, palę papieroska. No i nagle, kurwa, widzę w lusterku, przyjeżdża dwóch z żółtymi chustami murzynków i łapki, wysiadamy i kurwa takie. No i tyle, tak się historia moja zaczęła. Skuli mnie ręce, potem mnie rozkuli, potem mnie skuli, potem mnie rozkuli. Telefonu też nie zabrali, ale nie dzwoniłem, bo miałem tak ręce z tyłu wykręcone. No jasna sprawa. Następnym razem, panowie, jak będziecie mieli możliwość, to od razu próbujcie odezwać naszą pomoc. Nawet wystarczy wcisnąć ikonę aplikacji na waszym telefonie i wtedy od razu dostaniemy wiadomość, że coś się dzieje. Ja w tyłu chowam, z tyłu chowam telefon i... Właśnie ja mam kościasty tyłek trochę, tak że mógłbym trochę tym pośladkiem tak zawsze przycisnąć, może bym trafił. No, proszę spróbować się z tym razem, albo jakąś bułeczkę ekstra zajadać, żeby więcej kalorii w organizm wprowadzić i nabrać trochę ciałka na dupie. Tak. Dobra, przysiadę, na ostatnią już rutynowa czynność. Pan również poproszę o odwrócenie się, podniesienie rąk do góry, ja tam przeszukam na szybko. A mam kaszlnąć? Nie, niekoniecznie, ja nie jestem tutaj żadnym Pablo Gromada, nie będę pana... niewłaściwych miejsca dotykał, spokojnie. Dobra, wszystko ok. Dziękuję panu uprzejmie za współpracę.
Dobrze, panowie. Kurwa, no tak. Wszystko jest okej. Okay. Nie jesteście jakoś strasznie wstrząśnięci mimo wszystko, gdyby tak było. Nie, nie, nie czy było. Panowie chcieli z kimś porozmawiać. Znaczy ja nie czułem, ja cały czas myślałem, że ja, wie pan, bo ja też tutaj reżyserem jestem i ja myślałem cały czas, że ktoś mnie tutaj, ktoś mi robi żart, że tak jakby chce wziąć mnie na akcję do filmu, a się okazało tutaj, jak wyście podjechali, że to kurwa nie jest żart i to był prawdziwy napad. Trafne. No niestety, niestety życie pisze różne scenariusze. Pisze scenariusze, pisze. Dobrze. Mam nadzieję, panowie, że to się więcej nie powtórzy, że będziecie mieli więcej szczęścia i oczywiście my już tutaj, z tego co wiem na radiu, kończymy tutaj akcję dopadania tych nieszczęśników, którzy pożałują bardzo gorąco, że tak wybrali taką drogę życiową. Także spokojnie, panowie, sprawiedliwość zostanie wymierzona w odpowiednim zakresie. Mhm. Dobrze. No to właśnie okay, ja bym tak... Ten wywód tak, przydługi. Tak. Dziękuję panu za współpracę jeszcze raz i mam nadzieję, że wszystko będzie okej. No do widzenia. Miłego dnia, życzę służyć i chronić. Do widzenia. Służyć i chronić. Życie tylko i chronić. Ja idę po taksówkę, kurde. Żyć i chronić. Panie taksówkarzu. Dawaj, wsiadaj. Takie pytanie, nie, podwózki nie potrzebuję. Co się dzieje? Mam. Tutaj mógłby pan. Nie no, porozmawiać chciałem tak o. Mhm. Pan tam wcześniej z nimi rozmawiał na temat tych mafii. No to wsiadaj, to pogadamy, prawda? Chodź. No dobra. O. Co się dzieje? O. No, już wszystko w porządku. Z kim rozmawiałem? No, z nimi tam. Dopytywał się tam pan, od kogo są. Mhm. Moglibyśmy się dogadać w tej sprawie o nich jakoś. A to ja nie wiem, oni. Tutaj jest bardziej jaki. Oni to chyba kurwa. Oni to. Oni są sami, oni są żółci i oni chyba sami dla siebie robią, bo to. Ja wątpię, że oni z kimkolwiek. Ktokolwiek by z nimi chciał współpracować. No właśnie też. Tutaj tak zauważyłem, że. Ej, czekaj, no, coś tu się odjebało. Oj. A, kobieta, dobra. Kobieta za kółkiem. To takie pytanie mam. Tak pomiędzy o, nami, to pan, nie wiem, pracuje może do kogoś? Nie, wie pan, ja tutaj sobie tam rzepkę skrobię, tworzę ludzi, kręcę filmy. Ja to z daleka od rozumiem. Takich rzeczy, jakichś takich, no. Także nie, no niestety, mnie tutaj rozumiem, zadziwiło, że mnie tutaj uprowadzili. Ja ci powiem, ja muszę sobie pistolet załatwić, wiesz, bo kurwa to już... No, pistolet to jest bardzo dobra forma obrony, pan. Bo ja nie mam pistoletu, to... No, szans akurat nie miałem. No, bo to nie jest tak, przyjeżdża ci jakiś frajer i ci wyciągnie broń i łapki, no to ja mu kurwa zrobię łapki. Zobaczymy, kto szybciej pociągnie za spust. No, to też zależy przy pana. No a co zależy, jak jeden gościu gdzieś tam... Wiesz co ostatnio gościu mi zrobił? On do mnie mierzył w ogóle zza kamienia i zza krzaka, no. I łapy do mnie wołał. No to co kurwa, to spokojnie bym, jakbym usłyszał, że ktoś tak robi, abym go nie widział. To ja już kurde... Ja już bym się przygotował. No to ostatnio podobną sytuację miałem, powiem pan. Ostatnio byłem tam koło Romana. Był napad. Mhm. Jegoś tobie mówi, no tutaj podejdź. Ja mówię, no dobra, no podejdę. No i nie wiem, zaprowadził mnie gdzieś, pogadaliśmy sekundę i tak, wszedł do jubilera i widziałem, że ludzie tam stoją, no i próbowałem uciec. Gość za mną wybiegł z klamą i mówi, ale ty wracaj się tu. Gość nawet nie powiedział, żebym podniósł ręce do góry i kazał mi się wrócić. Wybiegł od jubilera, kazał się wrócić. No, to już, no nie wiem, co mam zrobić w takiej sytuacji. Już wolę się podporządkować, niż zostać tam. Dokładnie. Nie, zabity, czy coś w tym stylu. Wiecie, co było najsłabsze w tej akcji? Że tam przy... Jak policja przyjechała, tam było zero roleplayu. To kurwa było tak... To było tak mechaniczne, że oni podjechali... I pierwsze co, to no, było, to ja, my no, chcemy ja za zakładnika 15... Nie będę panu przeszkadzał w pracy. Dobra, spokojnie, okej.
Dobrze, no to życzę miłej pracy. No, na razie, uważaj na siebie. No, to słabe było w ogóle, że policja, ani oni, ani policja nie odegrali takiego napadu, że my ich zabijemy, jak kurwa nie, nam będziecie przeszkadzać czy coś, a policja powinna uspokajać spokojnie, czego chcecie, wiecie o co chodzi, nie? No tak jak kurde negocjatorzy. A oni po prostu, dobra wchodź, za tego chcemy wolny przejazd, za tego 15. Tak jakby wiecie, to było oczywiste, nie? Tak jakby to taka norma była. Bułka, chleb, co, chleb kurde codzienny. Nie ma czasu. O kurwa mać. Popaliła się stacja. Dobra, taksi dostępne. Jakaś koza zdetonowała. Co to było? No. No. Co jest? Co teraz wariaci? Płony kurde padają. Git good. No i tyle, no i taki był napad. Po prostu pełna profeska. Ciekawe, czy ich złapią, kurczy byków. Podjadę pod policję. Może ich złapią? No bo jak oni mogą zdupić policjantom wejście? Ciup.
To złapali ich? Halo, panowie, słyszą mnie? O! O, słyszy mnie pan? O kurwa! O kurwa! Pan pod autem leżysz? Wie pan, jak jestem szczęśliwy, że mnie pan... A widzisz mnie pan? Widzę, pan o, pod kurwa samochodem, leżysz, tylko tutaj rączka wystaje. O kurwa, nice, panowie! A, ja mam tutaj opaskę na udzie. I tą zasypkę wojskową, ale medyk nie chce przyjechać, panowie, byłbym bardzo dłużny, jakby panowie wezwali MS, po mnie słyszą. Dobrze, to już wezmę już. Nie wiem, jak on tam się dostał. Ja pierdolę. Ja tu leżę od pół godziny już. Bo jakiś bandyta mnie no po prostu zawił tutaj, jak sobie siedziałem w samochodziku. Oh. Kurwa, kogoś, głos mi podobny do kogoś. Pan tu leży spokojnie, tu przejadą medycy jacyś. Pomoc wezwana. Tu kolega ten w garniturze takim białym, czerwone spodnie stoi. Panowie mu powiedzą przynajmniej, że słyszą mnie. Dobrze. Że jest kontakt z bazą. A jak mogą mu pokazać, gdzie dokładnie leżę, jak coś. Ale proszę pana. Pan tutaj w czerwonych szkodniach. Dobra, czekaj, bo on gada z kimś. No, widzę. O, jak dobrze panowie mnie słyszą. Ja może zejdę z krzyku, bo... A, próbowałem się porozumieć, ale... A, nie wszyscy mnie słyszą. Czekaj pan, kurwa. Moment. Trzeba coś zrobić z tym samochodem. A, jak coś to mówi. Jak pan się tu Jak pan się tu znalazł w ogóle? A, no mówię, jakiś bandyta żółte spodnie miał, pewnie jakiś gang żółtych czy coś. No i normalnie. Dobra. Psychopata, panie. Weź go ułóż, tak? Żeby mi się między kołami zmieścił. Dobra, pan się kurwa nie ruszaj teraz. Bo... Przejadę po ręce. Nie ruszam się. A, no nie, to nie jest dobry. Jeszcze się odwodniłem, taką mam Saharę, panie, że normalnie język mi się jak tapeta przykleja. Dobra, no to trzeba tu dokonać jakichś tych opatrzeń. Teraz sprawdzę, o co tu chodzi. Jakaś kpina jest z tymi medykami. Nie mam medyków w ogóle. O kurwa, pan masz tutaj dziurę jedną postrzałową. O tak. Ja ten ciągle rozmawia, nie? Przez ten telefon, on mu się przykleił do ucha. No właśnie nie rozmawiam, coś mi się zjebało. Tutaj leży twój kolega. Leży kolega, który dostał. No wiem, ogrodnik leży, no ale no... No ja nie wiem, co się stało. Bo ja przyjechałem pociągiem. On powiedział, że dostał, że postrzelono go i właśnie teraz czekamy. Musimy jakiś medyk, kurwa, przyjechać. O, dziękuję panowie. Ja panu poleję trochę bimberkiem te rany. Będzie bolało chwilę. Tak doktor Queen robiła, ale muszę pierw sprawdzić jakość, czy nie przeterminowany. Dobry. O, mocny. Ej, ogrodnik. Ja go nie widzę w ogóle. No, tutaj leży, o. Tutaj. Na N się mówi. Ja go nie widzę, nie słyszę.
O, bimberek widzę leci. O. Ale kurwa, szczypie. Pokićkany. Polałem. Jadą, tylko nie wiadomo czy policja, czy to pogotowie. Chyba pogotowie widzę, sukę taką. No zostałem, kurwa, zostałem wyznaczony do zwolnienia biletu na wyspę. Będę wdzięczny, jakby panowie kurwa, zostali, bo gościa. Akcja taka, że ja jakoś nie wszyscy mnie widzą. A. Tak? O dobra, jednak nie. Jednak tak, nie. Tak, i nie słyszą, dziwne. O, jest pan medyk. O, panie medyku. Panie medyku, pan pomoże tutaj, widzi pan tego człowieka? Co się stało? Bandyci mnie, postrzelili mnie bandyci. Halo, panowie? Tak, bez powodu? Słucham. Mam, tak, bez powodu. A, mam opaskę uciskową od szeryfa i zasypkę wojskową. Zasypkę wojskową i opaskę. Nie ścimam z nimi, nie ścimam po prostu. Kurde, ale wybuchy. Ta stacja jest bardzo niebezpieczna, muszę wam powiedzieć. Pomocy! Ale o co się tu dzieje? Pomocy! Kurwa, coś cię z nieba spadli? A ile nas tutaj jest? A, dwóch! Trzeci stoi! Szczęka mnie boli! Dawaj, zawaj medyka! Dobra, już spokojnie, proszę pana, będzie dobrze, tylko zadzwonię. Co, to nie medyk, mordo? No w chuja lecą, stoją tam i jednego gościa opatrują we dwóch. Noż co za ludzie, naprawdę. Amatorszczyzna. Przyjedzie pięciu medyków. I patrzą na jednego gościa. O, tutaj panu bandażyk damy. Dobra, wysłałem im. Plasterek. Naprawdę, szkoda gadać. Oni tu nie przyjadą. A może przyjadą, a może nie przyjadą. Ja bym chciał wziąć udział jeszcze raz w takim wspaniałym napadzie, jak ci mnie porwali. Żółci. Tak by było.